Polskie Radio na Pomorzu i Kujawach istnieje już od ponad 85 lat. To oczywiście powód do dumy, ale też zobowiązanie wobec minionych i przyszłych pokoleń. Kwintesencją misji radia publicznego jest zachowanie, archiwizowanie i udostępnianie dokumentów audialnych sprzed lat i tych tworzonych na bieżąco. Jednym z naszych ważniejszych zadań było i jest rejestrowanie wydarzeń muzycznych, takich jak koncerty, festiwale muzyczne, ale też pojedynczych utworów tworzonych i wykonywanych przez lokalnych artystów. Czy musimy słuchać muzyki, żeby ją słyszeć? To pytanie z zakresu psychologii, filozofii, może psychoakustyki. Jakie wrażenia wywołuje na nas szczegółowy opis koncertu? Nie zagłębiając się zbytnio w te trudne dziedziny naszej egzystencji, możemy przyjąć dla naszych rozważań, że muzyka zachowana, zapisana, to jest muzyka utrwalona, to jest ta, której możemy posłuchać, a pozostała muzyka to jest muzyka nieutrwalona. Nieutrwalenie muzyki wcale nie zwalnia nas z obowiązku jej opisywania dla przyszłych pokoleń. Pierwszy wniosek, jaki nasuwa się chociażby z pobieżnej analizy dziejów kultury muzycznej naszego regionu, jest taki, że muzyki nieutrwalonej jest o wiele więcej niż muzyki utrwalonej. Ma to związek przede wszystkim z barbarzyńskim niekiedy niszczeniem wszelkich przejawów kultury polskiej w naszym regionie, ale też z możliwościami technicznymi, organizacyjnymi czy też kulturowymi. Drugi wniosek, jaki nasuwa się po tej trochę głębszej analizie tychże dziejów, jest taki, że nie mamy żadnej pewności, czy muzyka utrwalona i jej jakość, jej wartość jest większa niż ta w przypadku muzyki nieutrwalonej. A to z kolei wzmacnia naszą potrzebę opisywania tych zjawisk w postaci recenzji, w postaci programów koncertów itd., itd. O możliwości zapisywania i archiwizowania muzyki decydują nie tylko ludzie, ale i aparatura. Kilkanaście lat temu z okazji rocznicy rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy organizowałem wystawę pod tytułem Od miękkiej płyty do twardego dysku. Nazwa wydaje się trafna, jeżeli chodzi o nasz region, bo jeżeli chodzi o możliwości nagrywania dźwięku na świecie, to trzeba by jeszcze dodać fonograf, wałki Edisona, stile, czyli tak zwana taśma stalowa oraz drutofon, który jest obecny w naszym muzeum. Faktycznie jednak największy wkład w realizację nagrań muzycznych miała płyta decylitowa, miękka płyta oraz taśma magnetofonowa, obecna przez pół wieku w technologii analogowej. Aż wreszcie nadeszła epoka cyfrowa. Zamiana dźwięku analogowego na cyfrowy przebiegła pospiesznie. Wszyscy zachwyciliśmy się możliwościami zero-jedynkowych przebiegów, plików dźwiękowych, MP2, MP3, MP4, łatwością umieszczania ich w internetowym hipertekście, w smartfonach, w kieszonkowych odtwarzaczach, możliwością ich cyfrowej obróbki, bezprzewodowych transmisji itd., itd. Przestaliśmy zwracać uwagę na jakość. Gdzieś w pędzie digitalizacji zagubił się pewnie parametr nieopisany przez newtonowską czy jakąkolwiek inną matematykę, fizykę, akustykę. Faktem pozostaje to, że dźwięk analogowy jest przyjemniejszy dla naszego ucha. Mimo, że z kompaktu, z płyty kompaktowej płynie krystalicznie czysty dźwięk o niesamowicie wysokiej dynamice ponad 90 dB. Z łatwością i ulgą pozbyliśmy się analogowych nośników i urządzeń. Płyt, gramofonów, taśm, magnetofonów, uroczych kaset, nawet tych, które jakością zapisywanego i odtwarzanego dźwięku dorównywały jakości CD, jak na przykład Bass Chrome Maxima 2. Podobna sytuacja dotknęła radio.
Na Pomorzu i Kujawach pierwsza aparatura do nagrań dźwiękowych pojawiła się w 1939 roku w rozgłośni pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu. To był wóz transmisyjny z dwoma kompletami urządzeń firmy Neumann do nagrywania na płytach. Niestety w latach 1939-1945 Niemcy i Rosjanie ze szczególnym upodobaniem niszczyli polską kulturę zarówno w wymiarze osobowym, jak i materialnym. Z rodzącego się archiwum płyt decylitowych rozgłośni pomorskiej nie pozostał nawet ślad. Niemcy wysadzili w powietrze również budynek i maszt radiostacji. Resztki rozkradli Rosjanie. Pozostała nam muzyka nieutrwalona, eteryczna, nadana w eterze. Pozostała tylko w świadomości ówczesnych słuchaczy, opisach i recenzjach prasowych w ocalałej, nielicznej dokumentacji programowej. W przedwojennym eterze Wielkiego Pomorza w ciągu prawie 5 lat działalności rozgłośni pomorskiej pojawiło się sporo muzyki. W wykazach z działalności programowej pozycja muzyka i płyty zawsze zajmowała pierwsze miejsce. To było 60-65% czasu antenowego. Nie zachowała się kompletna dokumentacja programowa rozgłośni, więc opisy i recenzje wydarzeń muzycznych na antenie znamy jedynie z prasy. A ta zaszczycała radio swoją uwagą wyłącznie z powodu ważnych wydarzeń, takich jak uroczyste otwarcie rozgłośni, kiedy to m.in. wystąpiły chór Lutnia i Dzwon. Kurier Bydgoski pokusił się nawet o przedstawienie dokładnego programu muzycznego uroczystości. Duże ożywienie muzyczne wniosło studio radiowe w Teatrze Miejskim w Bydgoszczy. Występowały tu, często z bardzo dobrymi recenzjami, wojskowe orkiestry dęte i kameralne, chóry kościelne i szkolne, halka, hasło, harmonia, lutnia i inne. Nadawano koncerty instrumentalistów i wokalistów, na przykład Felicji Krysiewicz, której akompaniował Edmund Rezler, brat Arnolda. Do działu muzyki nieutrwalonej możemy zaliczyć też ostatnią audycję rozgłośni pomorskiej Polskiego Radia, którą zgodnie z relacją jej pracowników był koncert Wandy i Kazimierza Wiłkomirskich, którzy specjalnie w tym celu przyjechali do Torunia. Pominiemy, choć wliczymy do działu muzyki nieutrwalonej, audycje muzyczne nadawane przez radiostację toruńską w latach 1939-1945 wykorzystywaną przez Niemców. Wciąż jeszcze drażniące uszy marsze hitlerowskie, wiem, że to nieścisłe określenie, zostały wydane w sporej ilości egzemplarzy na płytach bakielitowych i mimo zniszczeń zachowały się do naszych czasów. Tu rozgłośnia pomorska w Bydgoszczy. Już w samym 1945 roku mamy udokumentowanych wiele wydarzeń muzycznych, choć nadal poruszamy się w sferze muzyki nieutrwalonej. Zanim powstała prawdziwa rozgłośnia, na głośniki uliczne w Bydgoszczy nadano między innymi 24 lutego 1945 roku zespół artystów Teatru Dywizji Wojska Polskiego przedstawił fragmenty rewii pod tytułem Wesoła Niedziela, a przez mikrofon nadano je na głośniki uliczne. 2 marca 1945 roku przed mikrofonem bydgoskiego węzła radiowego wystąpił chorąży plutonowy Leopold Kleiman, wykonując na akordeonie wiązanki rosyjskie, lwowskie i polskie oraz własną kompozycję pod tytułem Burza na fortepianie. Leopold Kleiman-Kozłowski, zwany też ostatnim klezmerem Galicji, wystąpił ponownie na antenie Polskiego Radia PIK w 2010 roku, oczywiście 2 marca. Brak wszystkiego. Tak można najkrócej scharakteryzować 1945 rok. Wśród tego całego niedostatku brakuje też płyt z polską muzyką. Ale radio musi nadawać. Nie można bez przerwy mówić. Jest fortepian. Gra na nim żona dyrektora technicznego Maria Wąsiak. Ale warunki techniczne nie pozwoliły nawet zarejestrować występów żony dyrektora technicznego. Pierwsze 5 lat działalności rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy jest praktycznie pozbawione nagrań archiwalnych. Na płycie decylitowej jest jakiś zapis muzyki ludowej, niezidentyfikowany, trzeszczący, krótki, ale muzyki nieutrwalonej jest sporo. Już w uroczystości otwarcia rozgłośni bierze udział zespół salonowy Michała Relskiego.
To pseudonim artystyczny Arnolda Reslera. Występuje też zespół rewelersów Zenona Jarugi oraz paru solistów. Tak naprawdę nasza misja i przygoda związana z rejestracją muzyki zaczęła się na dobre w 1950 roku, w marcu, ponad 70 lat temu. W rozgłośni pojawiły się dwa magnetofony stacyjne firmy EMI, oba niesprawne. Pracowały wcześniej dość długo w warszawskiej centrali Polskiego Radia. W krótkim czasie nasi technicy doprowadzili je do stanu używalności i oto na taśmie z numerem 1 pojawiło się nagranie działającej już od 5 lat orkiestry radiowej pod dyrekcją Arnolda Reslera. Mimo znakomitego wykonania fragmentu z Halki Stanisława Moniuszki, jakość techniczna audycji pozostawała dużym problemem. Związane to było ze specyfiką magnetofonów, których silniki synchronizowane były częstotliwością sieci energetycznej, a ta w tych czasach zależała w dużym stopniu od obciążenia. Prędkość przesuwu taśmy była inna w godzinach porannych, kiedy dokonywano rejestracji utworów, niż po południu, kiedy ją odtwarzano. To tylko jedna z technicznych niedoskonałości ówczesnego sprzętu, nie wspominając już o jakości nośników, taśm radiowych. Nie ma jednak wątpliwości, że magnetofon zrewolucjonizował technikę nagraniową i wspomnianą taśmę numer 1 na pewno możemy zaliczyć do działu muzyki utrwalonej. Już pierwsze zachowane audycje z wykonaniami orkiestry radiowej oraz wielu znakomitych solistów dają pełną wiedzę o profesjonalizmie i umiejętnościach zespołu oraz zaangażowaniu i wszechstronnej wiedzy realizatorów dźwięku, mikserów. Wymienić należy z pewnością wieloletniego realizatora nagrań Franciszka Prędkiego oraz Henryka Czyża, późniejszego kompozytora, dyrygenta, pedagoga i literata. W większości zachowanych w naszym archiwum nagrań orkiestry radiowej dokonano w ciągu 5 lat w sali Pomorskiego Domu Sztuki przy Gdańskiej 20. To około 100 godzin zarejestrowanej muzyki, co stanowi prawie 1000 utworów. To muzyka utrwalona. Z udziałem orkiestry nadano również ponad 1000 audycji w programie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Praga, Berlin, Budapeszt, Paryż. To muzyka w większości na żywo, nieutrwalona. Choć nie jest to do końca pewne. Dzisiejsze możliwości skłaniają nas do dalszych poszukiwań, również w archiwach zagranicznych. Prowadzimy kwerendę w czytelniach i archiwach francuskich. Właśnie do Paryża transmitowaliśmy w 1949 roku koncert Haliny Czerny-Stefańskiej. To był rok chopinowski. Można mieć nadzieję, że jeśli koncert nie został zarejestrowany przez radiofonię francuską, to przynajmniej był odnotowany w recenzjach prasowych. W dokumentacji naszej rozgłośni wydarzenie opisano jako zadowalające, mimo problemów z mikrofonem. Studio i reżyserka w Pomorskim Domu Sztuki do 1965 roku była stałym miejscem prób, nagrań i koncertów nadawanych na antenę lokalną, ogólnopolską, a także poza granice kraju. W 1958 roku rozgłośnia uruchomiła reżyserkę w Państwowej Filharmonii Pomorskiej. Rok wcześniej ułożono kabel łączący ją z rozgłośnią. Reżyserka do początku lat 90. ubiegłego wieku była świadkiem i uczestnikiem tysięcy nagrań i transmisji. Oszacowanie ilości tych utrwalonych i nieutrwalonych wymaga jeszcze dalszych badań. Wiele z tych nagrań, szczególnie po 1989 roku, nie mogło być zachowanych i zarchiwizowanych z powodu braku praw do rejestracji czy nawet jednorazowej transmisji. Wiele też, nawet tych nagranych, zostało skasowane z powodu prawdopodobnie braku taśm. Na przykład relacje z pierwszego festiwalu muzyki dawnej nagrano na taśmie firmy BASF. Były to m.in. przemówienia inauguracyjne ministra kultury i sztuki, przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i dyrektora Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego profesor Zofii Lisy. Zarejestrowano też występy chóru Polskiego Radia z Wrocławia, Kolegium Muzykale z NRD czy chóru Arion i Orkiestry Filharmonii Pomorskiej. Można by stwierdzić, że była to muzyka prawie utrwalona.
Do muzyki utrwalonej można natomiast zaliczyć dokumentację audialną wielu koncertów i festiwali odbywających się w Filharmonii, Operze Nowa i innych ośrodkach kultury muzycznej w naszym regionie. Często nagrania te nie mogą zostać upublicznione z powodu nieuregulowania praw. W 1965 roku rozgłośnia zrezygnowała z używania pomieszczeń przy ulicy Gdańskiej 20, ale rozpoczęła budowę studia muzycznego w rozgłośni. W 1967 roku oddała go do użytku wraz z reżyserką i wielokanałowym mikserem. Rozpoczęła się wieloletnia praca z amatorskimi i profesjonalnymi artystami z naszego regionu i nie tylko. Przeważała muzyka rozrywkowa, jazz, big beat, rock and roll. Tu zarejestrowano m.in. utwory toruńskiej grupy Respublika, późniejsza Republika, bydgoskich Trytonów, zespołu Bogdana Ciesielskiego, ale też materiał na płytę Królowie Życia grupy Kombi. Studio wydało też parę płyt CD. W 1957 roku rozgłośnie wyposażono w magnetofony przenośne. Rozgłośnia stała się mobilna. W aparaturę nagraniową wyposażono też wóz transmisyjny Lublin, później NRD-owski Robur, a jeszcze później czeską Awię. Rozgłośnia posiadała też podobnie wyposażony samochód osobowy Warszawa M20. Nagrania terenowe dostarczyły archiwum wiele cennych pozycji, przeważnie muzyki ludowej. Przy każdej okazji należy wspominać zasługi Anny Jachniny i Pawła Bilerta, później też Andrzeja Krystka, w dokumentowaniu folkloru naszego regionu. To tysiące audycji, ponad 700 autorstwa Anny Jachniny, które zajmują poczesne miejsce w naszych zbiorach. Warto dodać, że wiele utworów ludowych zostało spisanych i zinstrumentalizowanych przez Pawła Bilerta oraz wykonanych przez profesjonalne zespoły działające przy rozgłośni. Muzyka utrwalona, archiwalna w Polskim Radiu PIK jest zdigitalizowana w około 95%. Oryginały pozostają na taśmach w wersji analogowej. To oczywiste, że spośród tylu tysięcy taśm nie wszystkie udało się uratować. Nie wszystkie przeżyły w dobrym stanie do naszych czasów. Czasami trzeba dokonywać dość dziwacznych zabiegów. Często proces cyfryzacji może okazać się ostatnim użyciem taśmy, ponieważ jej odkształcenie jest trwałe. Na szczęście są to pojedyncze przypadki. Teoretycznie taśmy są własnością Archiwum Państwowego, jednak to na rozgłośnie ministerstwo nałożyło obowiązek konserwacji, digitalizacji i udostępniania zgromadzonych przez lata zbiorów. Okazuje się, że nawet 50-letnie taśmy radiowe zachowują znakomite parametry. Rozwijająca się ciągle technologia pozwala wierzyć, że powstanie inny, jeszcze korzystniejszy sposób konwersji dźwięku. Utrwalając na taśmie radiowej audycję, nikt nie zastanawiał się, że jej żywot jest policzony. Podobnie możemy sądzić o trwałości twardego dysku, macierzy komputerowej, choć fachowcy wskazują na około 200 lat. Możliwe. Ale możliwe jest też, że utrwalona dziś muzyka może przejść do działu muzyki nieutrwalonej, na przykład z powodu awarii dysku. Z pewnością dobrym rozwiązaniem jest zachowanie muzyki na wielu nośnikach, udostępnianie i upublicznianie utworów, otwarcie archiwów. Czynimy starania, by wzorem naszego portalu słownego Archiwum Radiopik.pl stworzyć również portal z naszą muzyką archiwalną i opublikować tam przynajmniej metadane audycji muzycznych z naszego archiwum. To skomplikowany, pracochłonny i kosztowny proces. Digitalizacja nie polega wyłącznie na konwersji dźwięku. Najwięcej czasu zajmuje skatalogowanie rozproszonego zbioru, skompletowanie opisu utworów, kompozytora, tytułu, wykonawcy, daty i miejsca nagrania, gatunku muzyki, formy, tempa, nastroju, języka, a także parametrów technicznych, rodzaju nośnika, formatu pliku czy sposobu konwersji. Niektóre dane są zapisane na kopercie taśmy, inne w księgach katalogowych taśmoteki. Jeszcze innych należy szukać w dokumentacji programowej bądź wręcz w umowach z muzykami. Część z tych dokumentów została w latach 70. ubiegłego wieku przekazana do Archiwum Państwowego. Dane opisowe są jedną z najważniejszych części procesu digitalizacji i upubliczniania pozycji archiwalnych. Dopiero wprowadzenie ich do aplikacji komputerowej pozwala w łatwy sposób wyszukać odpowiednie parametry, zorientować się nawet co do faktycznej ilości utworów,
Zdarzają się bowiem przypadki powielonych pozycji na taśmach, nieprawidłowe opisy nagrań, również skasowane w części lub w całości utwory. W naszym archiwum muzycznym znajduje się kilka tysięcy pozycji, więc proces uzupełniania metadanych może jeszcze potrwać. Część naszych audycji folklorystycznych została przekazana jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku Muzeum Etnograficznemu w Toruniu. W naszej dokumentacji nie ma informacji, czy były to kopie, czy oryginały utworów. To kolejne zadanie do wykonania w procesie kompletowania i upubliczniania dorobku muzycznego regionu. Muzyki utrwalonej na Pomorzu i Kujawach.